Witam w pierwszej części kursu o pracy z normal mapami w Blenderze. Skupiamy się na silniku renderującym Cycles i w tej części omówimy sobie podstawy, jak należy wszystko ustawić w materiale, aby normal mapa, której użyjemy, spowodowała wrażenie mikrowypukłości. W tej części nie będziemy tworzyć własnych normal map, będziemy korzystać z obrazów zewnętrznych. I tu widzimy przykłady normal map, które są dostępne w sieci. Jak widzimy cyjanowo-magentowy obrazek. Coś jak w widocznych przykładach, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że jest to normal mapa. Niestety, nie każda normal mapa, która nawet na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, będzie dobrze działała w Blenderze. Co nie oznacza, że jest to zła normal mapa, że została źle przygotowana, jak również, że Blender nie radzi sobie z normal mapami. Chodzi o to, że jedne programy używają jednych algorytmów, inne programy innych algorytmów do dekodowania kolorów zawartych w Normal Mapie. Nie ma jednego uniwersalnego standardu. W tej części skupimy się na sytuacji, kiedy Normal Mapa jest przygotowana do pracy z algorytmem używanym przez Blendera. W dalszych częściach zobaczymy, jak sobie radzić z innymi mapami. Najpierw spójrzmy na naszą scenę. Mamy do czynienia ze zwykłym plane'em. Cztery werteksy tworzące jeden poligon. Jako oświetlenia użyłem sun lamp. Teraz mamy widok z góry, z przodu, z boku, więc widzimy, w którym kierunku pada światło. Materiał naszego plane'a to, póki co, standardowy diffuse shader, który wchodzi bezpośrednio do surface input naszego noda material output. Ustawienia świata. Nie mam żadnej tekstury. Płaski, szarawy kolor. I zobaczmy, jak to wygląda po wyrenderowaniu. Shift Z. Coś pięknego, wszystko jest idealnie płaskie. Spróbujmy sobie użyć jednej z czterech normal map, które widzimy tu po prawej stronie. Co do tych normal map jestem pewien, że one dobrze działają w Blenderze. Żeby dodać obrazek do materiału, możemy dodać Shift A, Texture, Image Texture, Open. I skorzystać z przeglądarki plików Blendera, ale możemy też obraz bezpośrednio z przeglądarki plików złapać i przeciągnąć na nasz materiał i gotowe. I teraz obraz, który tutaj sobie dodaliśmy, ma posłużyć jako normal mapa, więc jest kilka rzeczy, które musimy zrobić. Pierwsza rzecz to przestawimy jedną opcję w samym nodzie Image Texture. Tutaj mamy opcję zmiany między Color i Non-Color Data. Defaultowo jest to ustawione na Color. My musimy to przestawić na non-color data. Na razie pominę wyjaśnienie dlaczego, wrócimy do tego w dalszej części kursu. Kolejna rzecz to musimy powiedzieć Blenderowi, że obraz, którego używamy, to jest normal mapa. w związku z tym dodamy vector normal map node i zaznaczymy sobie nasze trzy nody, naciśnijmy F, więc color output z image texture idzie do color input normal map node, stąd wychodzi normal output który podłączył się do normal input naszego diffuse shader. Taki setup powinien w zasadzie spowodować, że już powinniśmy widzieć jakieś wypukłości, ale nie widzimy, dlatego że brakuje nam odpowiedniego mapowania. To znaczy, tu mamy naszą teksturę, nasz obraz, nie powiedzieliśmy Blenderowi, który punkt obrazu powinien pójść na który punkt naszego obiektu. Jeżeli nic nie jest podpięte do tego wejścia naszego image texture, vector input Koordynaty, jakie będą użyte, to jest UV, UV map. Ale my nie skonstruowaliśmy żadnej UV dla tego obiektu, więc zrobię to szybciutko. Tryb edycji U, unwrap. Tab. Wychodzimy z trybu edycji Shift Z i mamy wypukłości. Przetestujmy teraz inne normal mapy. Będę sobie je podmieniał tu. Nacisnę Open Image. Jestem już w odpowiednim folderze. Zmieńmy widok. W tej chwili używamy tej mapy. Zamieńmy ją na tę. Open Image. Bam. Wszystko pięknie działa. Sprawdźmy następną. Tym razem takie coś. Ciach. I ostatnia. Coś takiego stożkowatego. I jak widzimy, wszystko pięknie działa. Oczywiście te wypukłości to nie są prawdziwe wypukłości. To jest tylko trik użyty w materiale. Jak zaczniemy sobie obracać naszą scenę, przybliżmy się trochę. Od razu widzimy całą ściemę. Ale jak mamy mniejsze kąty, na przykład ten kąt, który użyłem. Przepraszam, w tej chwili patrzę z góry, więc to oczywiście dobrze działa, ale spójrzmy na kąt, który użyłem przy widoku z kamery. Również efekt jest w miarę fajny. Dobrze, zapamiętajmy mniej więcej jak to wygląda i teraz podmienię tę normal mapę na coś innego. Na coś takiego. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że podmieniam teksturę na identyczną teksturę, ale sprawdźmy Open Image i tu widzimy coś dziwnego. Nastąpiła zmiana, tak jakby się oświetlenie zmieniło. Spójrzmy sobie na to z góry, 7. Teraz tutaj otworzymy sobie drugie okno 3D i zobaczmy, jak nasza scena jest oświetlona. Pamiętamy, gdzie jest nasze słońce. Tutaj. I światło wyraźnie idzie po ukosie od lewej dolnej części do prawej górnej, ale jak popatrzymy sobie na nasz stożek, wszystko wygląda, jakby światło szło gdzieś stąd, z lewego górnego rogu w stronę prawego dolnego. Zacznę teraz obracać nasze słońce wokół kursora. Tutaj będę wykonywał ten obrót, a zwróćcie uwagę na widok renderowany. Co dzieje się z oświetleniem, więc naciskam R i obracam w prawą stronę? A zwróćcie uwagę, że oświetlenie zmienia się tak, jakbym obracał słońce w lewą stronę? Więc dzieje się coś kompletnie od czapy, więc wydawałoby się, że użyliśmy praktycznie tej samej normal mapy, a mamy kompletnie inne efekty. No właśnie, czy ta mapa była rzeczywiście identyczna? Jestem przekonany, że wiele osób zauważyła, że te mapy nie są identyczne. Zobaczmy je teraz jedna obok drugiej. Po lewej mamy mapę, która jest używana w tej chwili i ona nie działa prawidłowo. Po prawej jest prawidłowo działająca mapa, której użyliśmy wcześniej. Różnica jest wyraźna, ale co tak naprawdę powoduje, że ta mapa działa dobrze, a ta mapa działa źle? Dlaczego kolory powinny być w ten sposób rozłożone, a nie w ten sposób? Porównajmy dwie inne mapy. Mapa po lewej stronie będzie zachowywała się dziwnie, mapa po prawej stronie będzie działała prawidłowo. Ale przy tym poziomie detali na pierwszy rzut oka nawet nie jest tak łatwo stwierdzić, że te obrazy są różne. Mam nadzieję, że już widzicie różnicę. W następnej części kursu skupię się na różnicach między tymi mapami, wyjaśnię, co oznaczają kolory na normalmapach, jak są one konstruowane, jak są rozumiane przez różne algorytmy i w jaki sposób w sytuacji kiedy mamy do czynienia z normal mapą która nie działa z algorytmem blendera przerobić taki obraz aby wszystko było w porządku więc po malutku zaczniemy zagłębiać się w teorię całego procesu a więc zapraszam do części drugiej